Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak kluczować pogłos i echo z pomocą wokalu. Intro. Dzień dobry, moi kochani. Z tej strony, Bonifacy, kłaniam się nisko. I witam Was w kolejnym odcinku z serii Self Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, więc czas na kolejną porcję wiedzy. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak zastosować kluczowanie wokalem. Szczególnie tutaj mam na myśli efekty czasowe, takie jak pogłos, jak, słuchajcie, jak echo, jak delay, jak reverb, jakkolwiek by to nazwać. Efekty czasowe, które generują przestrzeń. Jak wiemy, tego typu efekty potrafią nam nieco zrujnować przejrzystość ścieżki wokalu, czy jakiejkolwiek... Innej. I dzisiaj pokażę Wam technikę, która pozwala, pozwala troszeczkę tej e, przestrzeni uzyskać, jednocześnie nie tracąc wyra wyrazistości danej, danej ścieżki, danej sekcji, e, czy danego instrumentu, moi drodzy. I dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Zrobimy to z zastosowaniem techniki sidechain, czyli kluczowania. Zobaczcie, mam przygotowany sample, powiedzmy wokalny, ścieżkę wokalną, na której będziemy, będziemy tutaj prezentować cały proces. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Teoretycznie bez rewelacji. To jest sample złożony. Słuchajcie, z podstawowych. Podstawowych sampli wokalnych z FL Studio, więc rewelacji tutaj nie ma, ale to do celów demonstracyjnych myślę, że będzie OK. I cóż moi drodzy? Mamy suchy sample. Ja pozwoliłem sobie już nałożyć efekty takie jak delay i reverb. Po to, żeby stworzyć całkiem przyjemną, dużą przestrzeń ważne. Te efekty są nałożone na kanale numer 100, czyli jednym z podstawowych, predefiniowanych kanałów wysyłkowych w FL Studio. One są setapowane z automatu w każdym mikserze w każdej sesji, którą odpalicie. Więc nie musicie ich setapować. Macie cztery dostępne możecie na nich wpinać efekty służące do wprowadzania zmian. Na, na kanałach wysyłkowych, i tutaj mamy delay i mamy reverb. Zobaczcie, każdy z kanałów od jedynki do 99 jest podpięty pod cztery kanały wysyłkowe. Więc tylko od Was zależy, na którym zaaplikujecie jakie efekty, w jakim stopniu przepuścicie sygnał z danego kanału na kanał wysyłkowy. W tym przypadku mamy kanał z wokalem, i ten kanał został przepuszczony w około 70% do kanału Send. Jeżeli chodzi o nazwę Room, no to tutaj chodzi o przestrzeń, więc z efektami czasowymi, takimi jak Delay i Reverb. I tak to wygląda. I posłuchajcie sobie, jak to brzmi po zaaplikowaniu efektów na wysyłce na wokal. Mm, move me teoretycznie wszystko słychać, ale w momencie kiedy zaczną się nakładać rewerby z różnych ścieżek, zaczną się dokładać różne ścieżki tak do danego utworu, może zrobić się lekki chaos. I tutaj zastosujemy kluczowanie, żeby troszeczkę ograniczyć, yy, że tak powiem. Efekt zaśmiecenia miksu, i spróbujemy sobie troszeczkę wyeksponować wokal mimo wszystko, nie tracąc tej przestrzeni tak mocno, którą tworzy nam delay i reverb. I żeby to zrobić, to na kanale wysyłkowym, słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Apliku aplikujecie sobie, wpinacie sobie Fruity Limiter. I żebyście dobrze to widzieli, powiększę wam, przechodzicie sobie na kanał, w tryb działania kompresji, bo Fruity Limiter działa też w takim trybie. I macie tutaj takie małe okienko magiczne z napisem Sidechain. Wybieracie z tej listy długiej, bo to, jest, bo to są wszystkie kanały tak naprawdę, które są podpięte do tego senda, czyli wszystkie kanały od 1 jed, do 99. Wybieracie sobie kanał, który Was interesuje. W moim przypadku jest to wokal. Wybieram wokal. Posłuchajcie. Mamy już wpięty Sidechain, ale on jeszcze nie działa. Teraz musimy setapować sobie Sidechain. Jak to robimy, moi drodzy? Pierwsze co robimy, to zniżamy gałkę threshold. I w tym momencie widzimy, że już zachodzi pewien stopień kompresji, ale żeby ją było słychać, musimy przekręcić nieco gałkę ratio. I teraz stopień kompresji to są te linie białe, które schodzą poniżej tej kreski na środku. No tak w skrócie bardzo bardzo łopatologicznie. Ale im niżej threshold i im wyżej ratio, tym wyraźniej słychać wokal, tym mniej będzie słychać delay i reverb, ponieważ wokal będzie działał jako wyzwalacz kompresji dla tych efektów. Co oznacza, że im bardziej, że tak powiem, zadziałamy tymi gałkami, tym bardziej będzie słychać wokal, a tym mniej będzie słychać efekty. Posłuchajcie. Zmniejszymy to zera, żeby to było wyraźnie słyszalne. Move me. Jak słyszycie, ta przestrzeń pojawia się dopiero w momencie, kiedy przestaje wybrzmiewać wokal, ponieważ kompresujemy do zera sygnał z tych efektów z sygnałem wokalu. Więc, kiedy, więc w momencie, kiedy wybrzmiewa wokal, nie będzie słychać ani delay'a, ani reverbu. Tak to funkcjonuje, więc tutaj trzeba te parametry dobrać odpowiednio, dobrze żeby one ze sobą współgrały. Tak, żeby na przykład wokal lekko przeciszał efekty i żeby w pełni te efekty zostały uwolnione w momencie, kiedy nie ma wokalu. I w ten sposób możemy zapanować troszeczkę nad, nad delayem i nad reverbem, nad przestrzenią w naszym miksie. Mm, move me Kolejną ważną gałką jest gałka release, czyli gałka określająca nam po jakim czasie od zakończenia wybrzmiewania wokalu zaczyna, zaczyna się pojawiać sygnał kompresowany, czyli w tym przypadku delay i reverb. Mam nadzieję, że jakoś jasno to wytłumaczyłem. Mm, move me. Dokładnie widać to tutaj na tych słuchajcie pochyłych liniach. To jest właśnie ten release czyli czas w jakim po zakończeniu wybrzmiewania wokalu efekty powracają do momentu w którym nie są kompresowane czyli do punktu tutaj słuchajcie. To jest tak naprawdę wszystko posłuchajmy sobie jeszcze jak to jak to brzmi żebyście się osłuchali mniej więcej. Mm, move me. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj wypada troszeczkę pokombinować z ustawieniami kompresji, kluczowania, natomiast generalnie zasada działania została wyjaśniona, myślę, że całkiem przejrzyście. To tyle z mojej strony. Kochani, jeśli film wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeżeli macie pomysły na kolejne filmy, co mógłbym zrobić w kolejnych odcinkach? Słuchajcie, to wpisujcie je w sekcji komentarzy. Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, zachęcam was też do odwiedzenia mnie na Facebooku i na SoundCloudzie. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. A jeżeli nie chcecie nic przegapić z kanału Selfmade Beats, to polecam go zasubskrybować, moi drodzy. Ja jestem Bonifacy. Kłaniam się Wam niezwykle nisko i dziękuję za uwagę. To był kolejny odcinek z serii Selfmade Tips. A kolejny już przyszły wtorek o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.